Cześć, tu Jaromir. Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z gry Fallout 76. Jesteśmy w pobliżu lotniska Morgantown, więc możemy sobie zrobić tego właśnie questa. Tam widzę jakichś spalonych wędrowców troszeczkę. Tu na tej stacji byłem, no i tam w sumie oprócz jakiegoś kupowania rzeczy, no to nie ma nic więcej takiego ciekawego. Dobra lokacja, żeby sobie powymieniać, pokupować różne, powymieniać legendarne rzeczy, czy pokupować różne rzeczy. Natomiast teraz zobaczmy, co się dzieje tutaj na tym lotnisku Morgantown i może się uda jakoś to wszystko ogarnąć. A zapomniałem, że ja tutaj mam taką lunetę. Oczywiście się pewnie wszyscy rzucą na mnie stamtąd, ale trudno. Gość jest w ogóle z jakimś karabinem, więc... Patroluję tutaj sobie ten teren. O, nie wiem, czy go trafię. No nie, oczywiście nie. No i zmarnowałem parę tych. Nie wiem, jak oni są za takimi osłonami, to ciężko ich w ogóle trafić. Albo może i nie. Ale naboi to mi tutaj w zasadzie tyle, co na lekarstwo mam. W ogóle wszystkich naboi mam tyle, co na lekarstwo. Więc muszę troszeczkę uważać. Ale podejrzewam, że tych będzie trochę więcej tutaj wrogów. O, tam coś chyba dostrzegłem. Coś mi tam mignęło. No właśnie. Ło, rany, co mnie tu strzela? Jakiś mnie jeszcze gościu widzi. Jakiś jeszcze do mnie strzela, tylko nie wiem skąd. Panie szanowny, gdzieś tu jest. O kurde, no. Gdzież ten gość jest? Jeszcze jest jeden, który do mnie nie wiadomo skąd strzelał. I troszkę mnie tutaj poharatał. A tu jest jakiś, widzę. Dobra, ten pistolecik się lepiej sprawdza. Ale gościu miał tutaj jakieś naboje do strzelby konkretną, widzę. Ten nie miał nic. No dobra, jakoś to ogarnąłem, aczkolwiek troszkę mnie tutaj poharatali. Może dzisiaj jestem troszkę słaby, refleks mam. Zresztą generalnie jakiś dzisiaj jestem zmęczony i praktycznie powinienem w ogóle sobie darować granie. Ale jakoś tak mam ochotę się odstresować przy Falloutcie. Żebra i kręgosłup. Nie wiem, do czego mi to może być, ale okej. Tu jest jeszcze gostek. Naboje. A, czyli goście mieli strzelby. Więc czy to są naboje do tej strzelby? Chyba tak. Shotguna. O. Oczywiście zapominam sobie, wolę grać z perspektywy pierwszej osoby. Niż z trzeciej. Jakoś tak mi się lepiej strzela z pierwszej osoby. Jest to takie bardziej realistyczne. Dobra, jeszcze jeden gość gdzieś tutaj był.
z tego co widzę, pamiętam. I przeszukajmy to wszystko, bo jak już tutaj jesteśmy. Szkoda, że akurat naboje do strzelby przydałyby mi się do tego pistoletu. Tu jest jakieś radio. Tu jest ten gość, którego załatwiłem. Nie, to nie jest on. Dozownik ciekłego azotu. Może będzie ołów w tym wszystkim. A ołów jest potrzebny do kraftowania właśnie amunicji. Gdzież jest ten, którego tu załatwiłem? Tu chyba. Same strzelby powtarzalne mieli. Co akurat jest może mniej ciekawe dla mnie. Strzelba jest dobra, ale na krótki dystans. Natomiast na ten dłuższy to mi się sprawdza albo pistolet, albo... no. Ojej, tutaj jakiś gość nie przeżył. Żołnierz. Albo po prostu karabin. No właśnie. Oj, tak. Czy tu się da wejść? Czy tu coś można w ogóle zrobić? Nic nie można. Myślę, że się tu da wejść do środka. Ale tam nie widzę nic ciekawego, więc... Dobra, może nie ukrywajmy się, bo tak to będę nie wiadomo, jak długo tutaj łaził po tym lotnisku. A byłoby najlepiej po prostu przeeksplorować to jak najszybciej. Tu chyba się do środka wchodzi, ale ja bym na razie zewnętrze może ewentualnie tutaj sprawdził. Bo tu są jakieś namioty. Może... Oś, się musiało rozlecieć tamten. I... W tych namiotach może coś być ciekawego. Tak na to liczę przynajmniej. Medix, pojemnik, rozcieńczany antyrad. Super. Terminal centrum opatrunkowego. O, to może być coś ciekawego. Dziennik. Co w dzienniku? Ochotnik Lucas de Blason. W sefie był zgniły placek. Usunąłem go. Właściwie to nie jestem zły, a po prostu niezadowolony. Na jedzenie mamy chłodziarki, tak? Okej. Okay. Sterowanie sejfem. No jest otwarty. No nic ciekawego. Oprócz jednego nazwiska nie mamy tutaj nic ciekawego. I oprócz papieru toaletowego. O, są naboje. Bardzo dobrze. No, tu goście nie przetrwali. Niestety. Zresztą mało kto w ogóle w tym świecie tu przetrwał. To będzie pewnie drewno. Chociaż mnie powinny się podświetlać rzeczy, które mają ołów w sobie. Bo zaznaczyłem właśnie, żeby się podświetlały te rzeczy, które mają... O, lornetka. Ale lornetki na razie nie potrzebuję. Dodałem sobie do te rzeczy, które te komponenty powinny mieć taką lupkę, jak się patrzy na różne przedmioty. To znaczy, że dany przedmiot zawiera daną jakiś materiał, który może być mi do kraftowania potrzebny. No ale na razie jakoś tutaj nie widzę tego, co potrzebuję. Lornetka się przyda, aczkolwiek w tym momencie mam tak, że mam ten pistolet z tą taką dość dobrą lunetą. Więc ta lornetka nie jest dla mnie tak bardzo konieczna. No ale zawsze może się przydać. No dobrze. Co my tu mamy? Chyba tu musimy wejść. Przyloty, wyloty, terminal lotniska. No właśnie, to teraz włazimy do środka i tu będzie znowu ciekawie. Podejrzewam, że to będzie od groma spalonych i tym podobnych. Ale... sobie tu shotguna weźmiemy. Shotgun ma... Widać, że ten celownik jest taki, że ma dość duży rozrzut. Może gaśnicy na razie nie będę brał. Ławeczka też nie. O właśnie.
Spalony wędrowiec. No what? To co żeś słyszał? Nie wiem, czy przestrzelę przez to. Czy jestem w stanie z shotguna go tu trafić? Jestem w stanie. A, tylko shotgun ma strasznie słabe obrażenia, jeśli chodzi o ten, o większą odległość. Widzę. Jakieś tu jeszcze biegną, słyszę. Z góry albo skądś. Tam jest. Rany. No, ładuj szybciej. Jeszcze tu są, ale mnie nie widzą. Ale tu ptają strasznie. Za dużo tych strzelb mam. Dobra, najpierw ich tu muszę wykosić. Wow. Tu się nawet nie ma gdzie kryć, bo są te takie, co się rozpadają w proch i mają dużo tego radioaktywności. Nie wiem, co to w ogóle jest. Nabój, pistolet. Wow. W dół jeszcze pewnie można znaleźć jakiś, ale na razie może załatwmy tych, co gdzieś tutaj krążą. Ojej, tu będą... O! Kurczę. Już jestem przeciążony. To mi się trochę nie podoba. Chyba najpierw trzeba by ich tutaj porozwalać. A później eksplorować teren i znaleźć jakiś warsztat. Oni mogą w ogóle tam na górze gdzieś być, więc to wcale nie jest takie super. Tu jest stanowisko chyba pancerza wspomaganego. To jest winda. Chyba na dół trzeba będzie zejść jednak. Stanowisko pancerza. Ja mam pancerz wspomagany, tylko sobie go schowałem na swoim obozie do skrzynki. Bo znalazłem kiedyś, na samym początku zresztą. Tylko że nie mam zasilania do tego pancerza. Więc albo może mam bardzo mało tego zasilania, więc dlatego go nie noszę ze sobą i nie wyposażam się w niego. No tu cały czas słychać jakieś, powiedzmy, jakieś radio, czy krótkofalówkę w zasadzie. Dobra, nukę coli to ja chyba nie chcę. Trzeba się skupić na tym, co się robi, bo... Odpalony podręcznik to może nie, bo można wejść z deszczu pod rynnę. W ogóle to co tutaj mamy, jakieś plakaty, to są jakieś caverns West Virginia, czy jakieś jaskinie, reklama. Czy
Czyli pewnie dla tych, co przylatują turystów, jest tak zrobione, że od razu mają reklamy, gdzie mogą sobie iść i coś ciekawego zwiedzić. No i super. Worek cementu to może nie będę brał. Coś tu się... A, tu się pali, dobra. Walizka. Chyba wszystko tu przeszukałem. Zdaje się, że nie unikniemy jednak wejścia. Fantastyczny koń, mechaniczna głowa. No dobra. Niech będzie. A to co to jest takie? A to jest lampka. To jest lampka. Gdzieś tu gra jakieś... może nie radio, tylko jakaś krótkofalówka, czy coś w tym stylu. Tam na górze mogą być. Tylko nie wiem, jak tam wejść. Nie mam pojęcia, jak tam wejść. Czy tu nie ma w ogóle jakiegoś przejścia? Tu jest normalnie taki jakiś zakątek. Tu jest winda. Pewnie windą było wejście. Nie ma tutaj przejścia, więc trzeba chyba iść na dół. Albo może z innej strony się wchodzi. Ale tu ptają. Tu ptają, ile wlezie. O, Radix. Dobra, tutaj ich nie ma, to może nie będę się skradał bez potrzeby. Tak. Tu jest jakaś karteczka. Plan bitwy. Utworzyć linię frontu w strefie odbioru bagażu, w strefie przylotów i przy bramkach. Wyszukać wszystko, co się nada i zacząć znoszenie barykad. Ludzie ze strefy odbioru bagażu wycofają się do pomieszczeń gospodarczych. Mają się tam utrzymać jak najdłużej, a następnie przegrupować w strefie przylotów. Ludzie ze strefy przylotów wycofają się do strefy ochrony, zabrać wszystkich i zamknąć za sobą bramę. Jeśli wszystko zawiedzie, wszyscy mają wycofać się do centrum dowodzenia. Okej, okay. A to jest ten plan bitwy. No proszę. Użyj swojej głowy. Dobra, no będziemy starać się używać głowy. O kurczę. Nie, trzeba z tym shotgunem, to trzeba bardzo blisko podchodzić do nich. Tak widzę. Na razie mnie nie widzą. To właśnie chodziło. Gdzieś tu widzę, że jestem. A, tu jest. Nie marnować amunicji przede wszystkim. Wycofać się w miejsce, gdzie mnie nie widzą. Tu jest gość. Jeszcze ich tu trochę tupta. Dobra, stracili na mnie namiar.
Na nich chyba też. O! Najgorsze jest to, że oni po prostu leżą i później nagle wstają gdzieś za tobą, jak się nawet ich nie zauważy. Jak się radio tu gra. Więcej tych radyjek jest, zdaje się. Gdzieś jeszcze tu ptają, ale chyba nie tutaj, bo tu już byłem. Albo i nie, kurczę, żebym się tu nie zgubił. Tędy zszedłem na dół. Dobra, młotków nie potrzebuję zbierać, na razie przynajmniej. Kask budowlany może się przydać. To nie wiem, nie będę śmieci za dużo zbierał, bo to też nie ma sensu. Szafka na akta. Płyta grzewcza będzie pewnie ciężka jak nie wiem co, ale zaraz ją przetworzymy. Naboje. Naboje to są potrzebne. Karton papierosów też się przyda. Figurka szczęścia. O! Po użyciu plus 2 szczęścia, coś tam, coś tam. Nie wiem, czy na chwilę. A, zobaczymy. Figurka szczęścia. Jakaś śmiesznostka. Kolekcjonerski element. Pum, pum, pum. No dobrze. Może się można troszkę wyluzować w sumie. Zbiornik acetonu. Za wiele rzeczy nie zbieram. Bardziej mnie w tym momencie interesują jednak amunicja, żeby pozbierać. A nie worki cementu albo coś w tym stylu. Rany. Oni muszą być gdzieś na górze. O. Strzelby to się przerobi, aczkolwiek one ważą od groma, niestety. O, pięknie. Naboje tak. To jest to, co tygrysy lubią najbardziej. Jak mi to tu ptanie rozprasza, no? Strasznie mnie to rozprasza, to pytanie tutaj. Myślałem, że to coś do wzięcia, a to nie. Zbiorników acetonu to ja nie potrzebuję. Tu też nic nie widzę. Worek cementu. To jakieś prace musiały trwać. Zwłoki ratownika. No niestety jakiś gość tutaj nie przetrwał. Trudno. No i znowu jestem przeciążony. Najwyżej sobie na górę wyjdę i się sobie tam pokraftuję to. Przetworzę, znaczy się śmieci w tym sensie. Kilow. O kurczę. Kilow to może się da gdzieś przekopać albo coś. Czy dałoby się... A, tam coś jest. Spalony jest. Może tym kilofem się da tutaj... Klucz kombinowany. Może tym kilofem się da coś rozbić, przebić gdzieś. Kto to wie? Młota nie będę brał. Okej. Okay.
To mamy tutaj tak, tu mamy gdzieś do góry i tam mamy gdzieś do góry. Dobra, najpierw sprawdzimy tą odnogę. Tu jest cisza. A, tutaj też był warsztat. Dobrze wiedzieć. Tam jest jeden gość. Co taką dziwną pozycję gość ma? Ktoś mnie usłyszał, ale to akurat najmniejszy problem w tym momencie. Okej. Trzeba uważać, bo tak najchętniej byłoby się... O, tam jest gość. A, niecelny strzał. Jeden zmarnowany strzał. I co, przestali już chodzić? Nie, jeszcze tu ptają. Jeszcze tu ptają. No to sprawdźmy sobie wszystko to, co tu było. Mnóstwo walizek. O, spinka jest bardzo fajnie. Spinki to potrzebuję do otwierania zamków. Wszystko popsute. Opowieści ze wzgórz Wirginii Zachodniej 3. Bestia z Grafton. Potwór z Grafton, część pierwsza, część druga. O, będzie można to poczytać, ale może na razie nie. To sobie przy okazji przeczytamy. Jakiś folder. Samoróbka, pistolet, to będzie można od razu przerobić. O, naboje. Naboje to jest to co lubię. Tam może jest jakieś przejście jeszcze. Nie, to jest sama toaleta tylko, ale tu już widzę, że jest jakiś steampack. Steampaki też mi są potrzebne. By nie wyskoczyło nic tu na mnie. Ktoś tu jest całkiem blisko, wydaje mi się. Tylko on może być piętro wyżej albo coś w tym stylu. Tu jakiś gość, niestety. Z talerzem do toalety. Okay. Dobrze, to tu mamy. Ja tak będę tu wracał co pewien czas i po... A, nie mam już śmieci do przetworzenia? Nie. Tylko tą broń będę przetwarzał. Nie tą. A kilof. Bardzo mała szybkość, duże obrażenia. Nie wiem, czy to do czegoś jest. 2,5 kilo. Jakby co, no to będziemy go przetwarzać i nie będziemy się nim tu przejmować. Trading post rules, czyli zasady, jak tu sprzedawać wszystko i kupować w tym miejscu. Outgoing trades. A, dobra.
To może jest mało. Dynia. Dynia nie będę brał, bo z tego wziąłem jakiś inny badziew. Oż kurde. Tam się coś rozsypało. Tu w ogóle można będzie wejść chyba, o ile znajdziemy jakąś kartę, coś czuję. Stalowy złom, zawsze się może przydać. Kasa. Co my tu mamy? Szary żółw. No dobrze, skoro tak twierdzicie, że szary, no to niech będzie. Tarara. Nabój, o świetnie. Naboje, naboje, naboje. Paczkę papierosów. Dobrze, nie chcę mi się tu skradać tyle. Czy te terminale działają? Działają. Lotniskowy punkt odpraw. Zobaczmy, co tutaj będzie ciekawego. Wprowadź numer lotu lub trzy pierwsze litery nazwiska. Nie znano, nie znaleziono. Status lotu. Błąd czujnika. Informacja, error. No dobrze. No nie ma co patrzeć. No, dziwne, żeby działały. Przeczytaj. O, tu jest jakaś notatka ciekawa. Proszę nie dotykać. Nadal pracuję nad odzyskaniem systemu. Nie chcę musieć zaczynać od zera. Miguel. O, proszę. Baza danych ratowników. A, to jest co innego. O! To jest co innego. Program ochotniczy ratowników dla ocalałych. Witaj, ochotniku. Wiadomości. Szkolenie ochotników. Wszyscy ocalali. Ratowniczka Benami. Do tej pory wszyscy już słyszeli o tym, co się stało z Kejzem i dwoma młodymi ocalałymi. Kejzejem, którzy przybyli z Saturn. Prawdziwa tragedia, brak słów. On po prostu nie wiedział, a oni mu ufali. To jest istotne wbrew pozorom. Dlatego postanowiliśmy, że od teraz wszyscy ochotnicy są najpierw kandydatami, wtedy mówimy im o podstawach, jedzenie, woda i te sprawy. Casey postanowił wyruszyć w góry, aby się wyciszyć. Próbowaliśmy go przekonać, żeby został, ale to był jego wybór. Mam nadzieję, że niedługo wróci. No dobrze. To jest o tyle to, że mnie ciekawi po prostu losy tych ochotników, tylko muszę sobie zerknąć do notatek. Nowy kiosk powinien pomóc nam w przypadku dodatkowych ochotników, jeśli takowi się pojawią. Błędy, o nie, to chciałem, ale dobrze. Jesteśmy ocalałymi, uczymy się jak przetrwać. A, dobrze, dobrze. Błędy kiosku. Są jakieś błędy. Powitanie. To w zasadzie nie ma tutaj nic. Wydaj rację. O, możemy sobie rację jakieś wziąć. Jeden zestaw racji żywnościowych. Makaron z selem, oczyszczona woda. No to super. Podejrzewam, że tamten terminal jest dokładnie taki sam jak ten. Miska dla psa. Pewnie. Będziemy mieli z czego jeść. Jakiś kawałek samolotu w ogóle. PT-000. No, myślałem, że coś w tym jest, ale niestety. Tylna noga. A, to sobie można całego konia mechanicznego tutaj, że tak powiem, zebrać. Już dwie części tego znalazłem. Czyli mają głównie strzelby. No to dobrze, bo akurat do strzelby mi brakuje troszkę naboi. Więc to akurat jest w sam raz. Żeby tutaj właśnie pozbierać to wszystko. Trading post, dobrze. To jest taki pewnie później utworzony, już po tym całym no, tych bombach i tak dalej. To jest pewnie to zejście kolejne. Chyba, że to jest zupełnie nowe miejsce. O, to jest zupełnie nowe miejsce. To jest zupełnie nowe miejsce. Myślałem, że to jest w ogóle jakieś inne. Dobrze, ja tu wrócę za chwilę. Najpierw chciałem górę skończyć. Tu czytnik identyfikatorów. To dopiero muszę jakiś identyfikator tu załatwić.
Gdzie mam oczyszczoną wodę? Przygotowaną. Oczyszczoną to sobie wolę zachować. Dobrze. A tam było jeszcze jedno wyjście z piwnicy, o którym muszę później pamiętać, bo to pewnie w całkiem inne miejsce prowadzi. Oczywiście się coś tam rozleciało, jak żeby inaczej, ale dobrze, że nie wtedy, jak byłem koło tego. Okej. Strzelba w górę. I przeszukujemy. Takie ładne walizki, a nic w nich nie ma. Proszę. Tu się coś da włączyć? Chyba nie bardzo. Cały terminal widzę. Czy obsługa terminala, czy czegoś. Okej, okay, naboje. Bardzo dobrze. Co to co? Karabin myśliwski. Naboje. Wow. Już jestem zadowolony. Opłacało się tu wejść. Się obławiłem troszkę nabojami. A! Tu jest zwłoki ratownika. To od tamtej strony żeśmy widzieli. Tu mamy kartę dostępu. Właśnie. Jakieś radio gra i mnie denerwuje. Notatka z szafy. Weźmy sobie tą notatkę i zobaczmy. Cicho, nie wiedzą, że tu jesteśmy. Zostaliśmy tylko my. Chyba tak? Co robimy? W końcu sobie pójdą, co nie? Możliwe, że będziemy tu siedzieć całymi dniami. A mamy jakieś inne wyjście? Mamy przerąbane tak czy siak. Odwrócę mi uwagę, a ty uciekaj. Cierpliwości, poczekajmy. Robię to, szykuj się. Proszę, nie. No i tyle było z nimi. Tyle było. Tylko nie wiadomo, co to za ratownik jest. Nie można się powiązać jej historii z tym, co się tutaj stało. Chyba, że gdzieś tu będzie to wyjaśnione. O rany. No dobrze, to teraz mogę w sumie, tu już jest jakby ślepy zaułek. Teraz mogę już wejść tu i tam jeszcze jest jedna szafka. Mam nadzieję, że to nie jest jednorazowe. Teraz się rozpełzili tutaj. Wow! No takie coś to nie liczyłem. Ach. Gdzieś tu jeszcze coś strzela do mnie. Ten gościu już strzela. Jeszcze jakiś jest. Tam jest. Dzień dobry. Trochę się tu napromieniowałem, ale okej. No dobra. Coś wybuchło w każdym razie. W coś musiałem trafić, co wybuchło i być może zniszczyło trochę rzeczy, ale trudno. Miałem inne sprawy na głowie.
Tak, znowu będzie trzeba to wszystko przetwarzać zaraz. To w ogóle było poczekalnia, była. Tak mi to wygląda. Tak, tam byłem. Out of order. Zwłoki ratownika, to jakiś kolejny gość, który nie przetrwał. Ratownicy padają jak muchy tutaj na tym lotnisku. Czyli w zasadzie cała ta ekipa, która chyba tutaj... Błogo Piryna. Nie mam pojęcia, co to jest. Wszyscy ci ratownicy, co tutaj jakby na to lotnisko wyemigrowali. Trochę może to jest nudne takie przetwarzanie, ale nie wiem, czy to wszystko będę wycinał z nagrania. Tym niemniej, no, co trzeba zrobić, to trzeba zrobić. Okej, stamtąd przyszedłem, to jeszcze tu coś jest? Nie, stąd przyszedłem. Tutaj nie można przejść, dobrze. Zobaczmy, co jeszcze tutaj jest. Tu jeszcze może dużo rzeczy ciekawych być. Nie ma przejścia. To jest najbardziej w tym momencie już fajne, jak już pozałatwia się wszystkich wrogów. O, to jest jakieś jeszcze zaczajone przejście. Można sobie w tym momencie eksplorować. O, w ogóle bym wtedy jakby nie zauważył, że tu można wejść. Kurczę, głowa, czaszka w kiblu. Nie, może nie będę brał czaszki z kibla. Jakaś receptuara, kawałki igłany. Kolejna toaleta. To pewnie wybuchło. Było tam takie coś podobnego. Jak ja strzeliłem, to wszystko... Wybuchło. I tyle. Tu się w ogóle coś zawaliło. A, to samolot w ogóle wleciał, albo kawałek samolotu. Pewnie nie da przejść. Tylko jestem czego kilof, aby się jakoś dało użyć. A, tutaj są te fragmenty. To widzieliśmy z góry. Znaczy z dołu widzieliśmy. To jest ten samolot, który się tutaj wbił. No. Tu też nie da się przejść. Tu jakiś gościu jest. Zwłoki ratowniczki kolejnej. Tu jest pewnie gdzieś to radio, co tak gada. O! Dontrell Haynes. O! To jednak nie jest gość wrogi. Się wystraszyłem w tym momencie. Nie liczyłem, że spotkam tu jakiegoś NPC-a. Zaraz z gościem pogadamy. Dzień dobry. Can't say I would have guessed some ruined old airport in West Virginia would be my final resting place. But here I am. No, właśnie. Well, well. Another visitor to the Responders graveyard. You must be pretty good to have gotten past all those mutants out there. Mutanci? To pay your respects to the nie widziałem żadnych mutantów, na szczęście. Nie po to tu jestem. Kim jesteś? Name's Dontrell. Dontrell Haynes. I got a brother around here somewhere, or maybe somewhere else. O, brata gdzieś ma. No all I know, he was one of these responders. Came to check on him. It was a few years too late, looks like. Now, I'm just marking time while the cancer eats me up from inside. In the end,
None of us can escape our fate. Ten to dopiero przejawia pozytywne myślenie. Właśnie. Dlatego nie możemy... Masz fatalne nastawienie, gościu. That's a natural way to feel. Most folks don't like to talk about their inevitable end. Makes them uncomfortable. But some part of us, deep down, always hears that ticking clock. We try to bury it, but it's always there. Chyba idę stąd, bo ktoś mnie zarazi tym defetyzmem. One day soon that ticking clock will lull me to sleep once and for all. Anyway, guess you listen to me ramble on long enough by now. No właśnie. Przejdźmy do rzeczy. What can this old man do for you? Inteligencja, szczerze. No zadajmy kilka pytań. O co chodzi z tym bratem? Markus, brat. Start running back in high school. And handsome too. Had all the ladies chasing him. He followed me into the army. Został żandarmem. Przeniósł się do Morganta, dołączył do policji. I was still living in Cincinnati. We talk on the radio. He tried to get me to come out here and join the responders more than once. I do miss him. To miejsce jest niebezpieczne. No właśnie, przecież tu było mnóstwo spalonych. Ciągle goś gadał mu tam, a tu sami spaleni są. To jeszcze nie jest tak źle. But I guess what keeps me here is just knowing this is where my brother died. Call me a superstitious old fool, but I don't want my spirit to have to walk too far to find him. Ciekaw jestem, który z tych ratowników to był jego brat. Co wiesz o tym terenie? No, to wiem, że wszystko chce cię zjeść. Dobrze, dobrze. No, stację kolejową to już odwiedziłem. Na południe od niej jest zajezdnia. A, proszę. Morgantown's just across the river. Probably lots of useful stuff over there. Dobrze wiedzieć. Dobrze. Ratownicy, dbali. This was their base, far as I can tell. They got overrun by those things out in the hall. No to widziałem. There was a lady named Chavez. Kobieta na skrzynce. Got a holotape she made on that map table. Last words by the sound of it. I ain't been here that long, so that's about all I know. No dobra, dzięki za poświęcony czas. Czy jeszcze w ogóle coś mogę z gościem zagadać więcej? Yep. I'm still here. Back to walk among the dead? A to nie, nie, już chyba tutaj nic więcej nie jestem w stanie. No dobra, to sobie głodny jestem. Pieczone mięso błotniaka. Stealth Boy. Wilcze żeberka. To można w ogóle upuścić zepsute mięso. Ach, zjadłem zepsute. Nie to chciałem. Na szczęście chyba nie jestem, że tak powiem, chory. Rozcieńczona woda, przygotowana woda, kończy mi się powoli. Zobaczmy na statystyki. Nie jestem w tym momencie. Wieczerze żeberka, przygotowana woda, nasycenie. Dobrze. Nic mi się nie stało, na szczęście. Sewka przekaźnika mocy, cokolwiek, do czegokolwiek by to było potrzebne. Gość się w ogóle gdzieś poszedł. Tu mamy warsztat. Można by to ewentualnie pokraftować, tylko podejrzewam, że jeżeli ja nie to chciałem, jeżeli ja zakończę tutaj grę, o, tu jeszcze można gdzieś iść, jechać windą, to później mi się zrespawnują wszystkie wrogie istoty, a nie chcę mi się jeszcze raz tych wszystkich rozwalać.
Raport o ataku na Harper's Ferry. No zobaczmy, posłuchajmy może co to jest. Może nie strzelajmy. Hey everyone. This is Derek. Making my final report on the events at Harper's Ferry. Hopefully this reaches you all safely. Whatever happened here, it was big. The whole area is it's devastated. If any of our people survived, I can't find a trace of them. I talked to some of the locals. They say creatures came from the sky and laid waste to the town. Some of the ones who got hurt in the attack were transformed or something. They apparently turned into monsters and attacked anyone they could reach. Riley says he and his people are gonna seal themselves up in their bunkers and try to figure out a way to fight these creatures. In other words, we won't be getting any more help from these Free States guys. Maria, I was hoping you could get in touch with Ella. See if maybe she can lean on Riley a little. Get him to see that this isn't the way. If you ask me, I think it's damn selfish of them to turn their backs on the rest of us. On people who need their help to survive. There's nothing else I can do here. Scratch Harper's Ferry off the map. I'll be heading back soon. But I want to check in on some of the farms along the way. Should be about a week. No proszę, ale chyba nie dotarł. To mamy jedną historię, ale tutaj widzę, że mamy kolejne rzeczy. Dziennik nadzorczyni. Plan, plakaty o bezpieczeństwie, posąg, mały plecak. O, naboje, naboje. O, rany, ale tutaj jest. Seer's log, Morgantown. I used to love coming here on weekends, taking flight lessons. Now it feels like I walked into a nightmare. Those scorched things are everywhere. I kept quiet. They didn't see me. I managed to observe them for a bit. Whatever this disease is, it seems to completely take over its host. No tak, oni w ogóle jakoś dziwnie gadają. Eventually they go rigid, like some kind of stasis. And if they stay like that for too long, they sort of burn up from the inside out. Vesuvius in reverse. Koniec? Czy jeszcze coś? I wonder what could possibly cause all this. And then I got my answer. It swooped down from the sky, screeching, breathing, infecting everything. I don't know how to fight this. But we need to consider all our options. Even no może bez przesady. We find the source of this scorched plague and wipe it from the map before it can leave Appalachia. But first things first, we can't let the disease spread to us. Looks like the responders were developing some kind of inoculation. I'm going to pick up their work. You should too. This is the overseer. Signing off. Okej, czyli będziemy musieli pewnie szczepionkę teraz znaleźć. Mamy jeszcze coś innego. Ostatnie słowa Marii. My name is Maria Chavez. And I am about to die. Scorched, have overrun our defenses. They're coming for us all. If you find this, please listen carefully. We were called the responders. After the bombs fell, we tried to help people. Maybe I can still help you. The terminal nearby, if it's still there, use it. Learn about the inoculation project. It might just save your life. Okay, shit, they're here. I'm out of time.
Read the terminal. Learn about the Scorched. Remember us. And good luck. Okej, tu był gdzieś terminal. No właśnie, taki zaczajony troszkę. Tylko to jest sterowanie magazynem. Magazyn. Amunicja, różne przedmioty, holotaśmy czyste. Zgłoszenie zapotrzebowania. Notatka dotycząca produktów łatwo psujących się. No to wiadomo, że nie wolno tam dawać. Holotaśm. Zniknięcia holotaśm. Zdalne sterowanie drzwiami. Stan otwarte. No to tu nic nie ma. A czy one w ogóle były otwarte, te drzwi tutaj? Okej. Okay. No to tu chyba wszystko żeśmy wysłuchali, ale widziałem tu jeszcze jedną windę na dół. No i tam na dole mamy jeszcze jedno miejsce, które, do którego klucz pasuje. O. A, tu jest jakieś takie zejście niżej. Szczerze mówiąc, boję się tam wskakiwać. Ale tu już byłem. Tak, to jest to miejsce z tymi, z tą windą u góry. Okay. To teraz jeszcze gdzieś na dół powinienem zejść. Tu jest w ogóle wyjście. Natomiast wiem, że jeszcze tam na dole w podziemiach coś było. Tylko którędy to się szło? Muszę całą drogę iść. Nie, nie tutaj. Tędy. Mam nadzieję, że tu żadnych spalonych nie ma, ale na wszelki wypadek. Tu w ogóle było jeszcze jedno przejście, którego nie odwiedziłem. Ale ono może wie... A, no właśnie. No właśnie. Terpentyna, taśma, tu jest dopiero magazyn. Niezły. Stanowisko chemiczne, to zaraz. No właśnie, tu jest jeszcze jakieś przejście w ogóle. Puszka po farbie. To nie... A, dobra, wezmę, zaraz sobie i tak przetworzę. To nie wiem, czy tu nie jest z tej drugiej strony wyjście, co ja tam byłem. Super steampack, super. Tu jest to radio, to mnie cały czas tu grało. Granat odłamkowy, zawsze się przyda. Amunicja do strzykostrzału. Tego nie używam, ale okej. Jakiś stek dodatkowo. No proszę, opłacało się jednak tutaj wrócić. To było strasznie zaczajone miejsce. Jabłka. Psia karma. No dobrze. Jeszcze formowane odpady drewniane. To jest ciężkie, ale przyda się też. Zwłaszcza, że tutaj mamy niedaleko... niedaleko tak naprawdę mamy możliwość przetworzenia śmieci. Dlatego kilofa chyba przetworzę, nie będę tego nosił. Mam tu gdzieś. Stwórz lub przetwórz broń dystansową. Wyzwanie ukończone. No, nie szczególnie robiłem, żeby to było to wyzwanie, ale dobra. Tak, to jest to miejsce, gdzie tutaj było na kartę. No to już w zasadzie wszystko w takim wypadku zwiedziłem. Okej, okay. No możemy wychodzić.
Myślę, że już wszystko tutaj wyeksplorowałem. Jak nie, to sobie jeszcze zaglądnę raz i porozwalam wszystkich znowu. Tylko jak mam stąd wyjść? Tędy, zdaje się. Gościa zostawiamy. Ich się tutaj wybiliśmy mu tych wszystkich spalonych, więc powinien być na chwilę bezpieczny. No. Nie powiem. Troszkę było to bardzo takie, no, niepewny były, czułem się, bo w każdej chwili mogło coś wyskoczyć na mnie, ale spaleni jeszcze, jak nie rzucą się dużą grupą i nie mają jakichś broni, karabinów, gdzie strzelają ze wszystkich stron do nas, to jeszcze jest do ogarnięcia. O kurczę, oni się tu odtworzyli. To mi się bardzo... O kurczę. No, to mu się zasadka zrobiła. Ale na mnie naskoczyli wszyscy, no. Dobra. Jak? Jeszcze jakiś jest. Dobra, będzie znowu trzeba przetwarzać wszystko. Oni się wszyscy odtworzyli, zrespawnowali.